Do stanowiska kierowania komendanta powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze kombajnu. Tak jak widzimy tutaj za plecami, doszło do pożaru kombajnu w komorze silnikowej. Tu działania straży polegały na podaniu prądu piany gaśniczej w miejsce pożaru i tym oto sposobem sytuację udało się opanować w dość krótkim czasie. Teraz trwa już prace, powiedzmy tam dogaszanie i schładzanie elementów silnika metalowych. Tutaj kierowca, operator kombajnu o własnych siłach opuścił pojazd, próbował użyć gaśnicy proszkowej do gaszenia, jednak te próby się nie udały. Ogień już tak się rozprzestrzenił w komorze, że po prostu temperatura była zbyt wysoka i ewakuował się o własnych siłach poza kombajn.